jesienią mieszkańcy Beskidu Wyspowego, a konkretnie gminy Laskowa, rozpoczynają spektakl wędzenia śliwek. Skarbem tej ziemi jest śliwka Suska Sychlońska. Jesienią wędzarnie są pełne owoców, a wokół nich unosi się dym i piękny aromat. Takie widoki i produkty są unikatowe, więc nie można dziwić się, że przyjeżdża tu wielu turystów. To miejsce, gdzie można poczuć, dotknąć i skosztować prawdziwej natury. Tym bardziej, że powstaje tu śliwka o renomie wykraczającej poza granice kraju. Suska Sychlońska posiada unijny certyfikat chronione oznaczenie geograficzne. O tej porze roku główną atrakcją jest wędzenie śliwek. A mieszkańcy gminy Laskowa znają się na tym jak nikt. Marysia trafia na zbiory do jednej z tutejszych sadowniczek, Ireny Szewczyk. Ale pięknie. Cieszę się, że przyjechałaś, dlatego że słuchaj, ostatnio nocno pada, a my jeszcze nie obraliśmy wszystkich śliwek. Jesteśmy w jednym z naszych sadów, gdzie mam nadzieję, że twoje ręce też wykorzystam. Jasne, chcę się przydać. Widzę, że trzeba będzie współpracować, bo te gałęzie są bardzo wysoko. Przyciągamy i chwytamy na końcu i obieramy. Śliwki w tym roku obrodziły. Tak, i wiesz, te deszcze, które były ostatnio, w ogóle mi nie zaszkodziły, dlatego że węgierka ma to do siebie, że jak jest dojrzała, to ona może trochę wody naciągnąć i jest wtedy jeszcze słodsza, większa. Jaka jest historia śliwki suskiej, sychlońskiej w tym regionie? Śliwka węgierka została na nasz teren sprowadzona przez księżną Kingę. Nie tylko śliwka, praktycznie wszystkie drzewa owocowe zostały sprowadzone na ten teren, z tym, że wiesz, tutaj jest gleba taka ciężka, gliniasta, klimat jest bardzo delikatny, to znaczy wilgotny, wiesz, i taki ciepły i najlepiej udają się właśnie śliwki węgierki. Tylko węgierka praktycznie przetrwała 600 lat. Ale słyszałam też, tak niektóre podania mówią, że tu kiedyś ksiądz proboszcz zalecał jako pokutę sadzenie drzew owocowych i potem jak okazało się, że dużo śliw nasadzono i jest bardzo dużo owoców i powstawała śliwowica, to ksiądz w trosce o trzeźwość tutaj mieszkańców zalecił wędzenie i suszenie śliwek. O, to jest cała historia, wiesz. To było tak, że dawniej, a więc 600 lat temu, słodyczy było niewiele, a więc śliwki węgierki były przede wszystkim przerabiane na potrzeby klasztorów i nie tylko. Chłopi bardzo szybko opanowali technologię przetwarzania takiej sfermentowanej śliwki na śliwowicę. No i wtedy ksiądz rzeczywiście bardzo się zdenerwował i kazał dokładnie obwędzanie, dlatego że z obwędzonych nie można było zrobić śliwowicy. Śliwki też stanowiły takie bogactwo naszego regionu, że wiesz, nie tylko zabezpieczały zimę w dobrą żywność, ale też stanowiły niesamowity dochód naszych mieszkańców. Po zbiorach czas na suszenie i wędzenie śliwek. Wszystko odbywa się w specjalnie skonstruowanych suszarniach. Ich sercem jest palenisko. Tutejsi sadownicy są mistrzami w suszeniu i wędzeniu śliwek. Nigdzie nie suszy się i nie wędzi tak śliwki, jak tutaj u was. No nie tylko, podobno nie tylko u nas, ale że na całym świecie nikt nie wymyślił obwędzania owoców. Jesteśmy jedyni, którzy suszą ciepłym powietrzem owoce i obwędzają. Opowiedz o tym procesie wędzenia, czy to jest skomplikowane? Największą tajemnicą to jest zaciąganie powietrza do specjalnej komory, w której to powietrze się ogrzewa. Idzie do góry wraz z niewielką ilością do dymu. Później mamy specjalny też ruszt, a więc drewniany ze szczelinami. Te ruszty wszystkie są ze świerkowego drzewa. I powolne suszenie, następuje tutaj na tych piecach powolne suszenie śliwki. Czym różnimy się, to tym, że ta gruba, tu jest gruba warstwa śliwy. A więc nie jedna warstwa śliwek, tylko minimum 20 cm śliwki. I ona powoduje, ta gruba warstwa, że w czasie suszenia śliwka się ulega i wydziela sok. Dlatego one są takie miękkie i one nigdy nie są spalone. Bardzo pięknie tutaj pachnie. Czy jak przychodzisz do takiej suszarni, to przypominasz sobie zapach dzieciństwa? Dokładnie, że nie tylko zapach dzieciństwa, przede wszystkim smak takiej gorącej, lekko ususzonej śliwy. Ona w połowie suszenia ma bardzo dużo słodyczy i jest taka niepowidłowa, a bardzo niezwykła w smaku.
przybywa nowych suszarni, ale cały czas one wyglądają tak samo i są budowane w ten sam sposób jak kiedyś. Ten typ suszarni, który tutaj widzimy, praktycznie utrzymuje się od 100 lat. Co takiego wymieniono w Tygrusztach? Kiedyś były laski, a więc patyki z leszczyny okrągłej i przewracało się rękami. Natomiast teraz mamy ruszty z kwadratowych desek, które mają specjalne szczeliny i ten ruszt jest z drzewa świerkowego. Może spróbujesz i zasmakujesz, jak ta praca wygląda? No chętnie. No to zapraszamy Cię tutaj do odpowiedniego sprzętu. Co to się robi, Ty? Słuchaj, to wiesz co, Ty wziąłaś małą szufelkę, a ja wzięłam dużą szuflę. Słuchaj, tym się sprawdza, na ile sztuka jest ususzona, a tym się przewraca, więc nie licz na to, że Ci dam popracować taką małą. Proszę bardzo. A więc słuchaj, kładziesz przy ścianie krajem, tak żeby nie uszkodzić ani jednej śliwki i lekko pociągasz do góry. O, bardzo dobrze. Ciężka sprawa. No ciężka sprawa, czekaj, ja Ci pomogę. Słuchaj, chodzi tak, żeby to odgrzebać. O, chyba doszłyśmy do... O, widzisz? I tu już widać, że ta dolna warstwa jest dużo bardziej ususzona. Ale pachnie. I z innych rzeczy chciałam Ci powiedzieć, że nogami na piec się nigdy nie chodzi. Tu jest specjalny pomost, po którym się chodzi. O, czyli akrobatyka mała. Dokładnie. Powiem szczerze, że nie mały wysiłek. Tak? A teraz jak ładnie odgrzebałaś, to słuchaj, ja tutaj klęknę. I słuchaj, ja Ci pokażę po prostu. O, zobacz, słuchaj, te od spodu tutaj, te już są dobre. O, te. I one są praktycznie do odwrócenia. O, tu widzisz, tu już są dobre. Mhm. I należy dwa razy dziennie praktycznie przewracać. I słuchaj, i one już za pół dnia suszenia będą do przebierania. To znaczy, że takie śliwki jak ta odłożymy do ususzonych, natomiast ta jest mokra, więc ona potrzebuje jeszcze półtora dnia suszenia. To co, idziemy teraz do komory? Tak, teraz Cię wdrożę w tajniki palenia w piecu, bo to jest właśnie tajemnica. Potem przyszedł czas na kolejne działanie. Marysia najpierw przyglądała się przygotowaniom do rozpalenia paleniska, które znajduje się pod komorą z kolejną partią śliwek, a potem stara się przy tym pomagać, a raczej asystować. Takie drobne drzewo. Idziemy z tym na palenisko. Idziemy. Jak pani tu widać, że takie życzki trzeba się ukłonić trochę. Chodzimy. Pan pierwszy. O. Pachnąco. Ładnie pachnie. Tak jest. Kuchne drzewo na rozpałkę szykujemy. Jest już zalążki ostatniego palenia. I teraz jak będzie przyszykowane, to odpalamy. Już mamy przyszykowane i możemy rozpalać. I chwila prawdy. Tak. Wspomaganie. Pięknie. Technika. Jeszcze z tej strony. Tutaj? Tak, tak. Tu jest drobne drzewo. I możemy podłożyć ognia. To będzie szybciej. Szybciej będzie. Taka zasada. Łatwo nie było. Powiem szczerze, że czuję już, że pachnę jak śliwka suska sechlońska. Cudowny zapach. To co, zamykamy? Zamykamy. Dostęp. O, jaki dymek. Piękny zapach, ale powiem szczerze, zaraz będę płakać. Nie. O, dymek wchodzi w nozdrza. A, nie można się przyzwyczaić, to, bo pani za bardzo oddycha, za głęboko oddycha, dlatego. Pomieszkałabym tu trochę, to bym oddychała odpowiednio. I tak, otuleni słodkim zapachem dymu z wędzarni i oczarowani magią Beskidu Wyspowego, wyruszamy w kolejną podróż. Chodźcie. Chodź. Podróż z klimatem i z pasją kontynuujemy w województwie podlaskim, w powiecie białostockim. Docieramy do wsi Porosły Kolonia, do ekologicznego gospodarstwa Małgorzaty Wasiuk, która dla życia blisko natury odeszła z akademickiej katedry i porzuciła karierę na uniwersytecie.
Marysia od razu wzięła się za pomaganie przy zaganianiu zwierząt na pastwisko. Choć na spacer na zieloną trawkę wydają się zawsze chętne. O, tam uciekinierki jeszcze zostały. Chodźcie! Chodźcie! Dosłownie każde z nich ma swoje imię i jest oczkiem w głowie rolniczki. Miłość do zwierząt i pasję gospodarowania widać tu na każdym kroku. Wszystko z beczeniem i maczeniem w tle. Zawsze wiedziała pani, że będzie pani rolniczką? Nie. Impulsem do tego były narodziny mojego drugiego syna, który okazało się, że jest dość mocno chory i to było dla nas brzemienne i zbawienne w skutkach jednocześnie. Ponieważ syn miał atopowe zapalenie skóry, był uczulony na mnogość produktów. On był impulsem do tego, żeby pójść w kierunku rolnictwa, żeby zostawić dotychczasowe nasze życie. Jest pani z rodziny rolniczej? Tak, jestem z takiej rodziny. Moi dziadkowie byli rolnikami. Moi rodzice mieszkali w mieście, przenieśli się tam. Ja też urodziłam się w mieście i wychowałam się w mieście, tam skończyłam szkoły i dopiero tak naprawdę mój drugi syn był impulsem do tego, żeby zacząć gospodarować. Mieliśmy na czym, tak? Bo ziemie były odziedziczone po dziadkach. I wymówiłam dzierżawy tym, którym dzierżawiłam i rozpoczęłam działalność sama. Choć wówczas nie nazywałabym tego działalnością. Zaczęło się po prostu bardzo skromnie, od jednej kozy. Po tygodniu moja koza zrobiła mi niesamowitą niespodziankę, bo okazało się, że urodziła bliźniaczki. I tak się stado powiększało. W ciągu tygodnia miałam już 3 kozy. Powrót nie stanowił dla mnie problemu. Tak? Okazało się, że ja nagle wszystko pamiętam. Ja pamiętam, jak się doi, choć nauczyłam się doić krowy, ale intuicyjnie wiedziałam, jak doić, jak trzymać rękę na strzyku, co zrobić, żeby to mleko leciało. Czy jak pani słyszy beczenie, muczenie, potrafi pani poznać, że coś się tam któremuś dzieje, że trzeba iść pomóc? Tak, one wydają zupełnie różne dźwięki. Potrafię rozpoznać, czy dane beczenie, meczenie to jest, że skończyła się woda w poidle, czy że są głodne, czy ktoś na przykład wsadził głowę z rogami w płot. Najbardziej lubię to, że czuję wdzięczność tych zwierząt. Czuję, kiedy przychodzę, one wszystkie wstają, zwracają się do mnie i wystarczy słowo, otwieram bramkę, wychodzimy. One czują, że ja jestem ich przewodnikiem i ja wiem, że one pójdą za mną. W gospodarstwie podtrzymywany jest układ wzajemnych zależności pomiędzy glebą i roślinami, roślinami i zwierzętami oraz zwierzętami i glebą. Ekologiczna hodowla zwierząt w oparciu o efektywne wykorzystanie trwałych użytków zielonych może obniżyć koszty produkcji, a w szczególności koszty pasz. Zwierzęta w tym gospodarstwie nie dostają gotowej, kupnej paszy. Spędzają za to dnie na pastwiskach, łąkach w pobliżu lasu i zagajników. Owce i kozy wybierają na łące to, co chcą, czyli zioła, trawę i liście drzew. Kto z nami tutaj stoi? Obok mnie stoi nasza najstarsza koza Feta, nasza przewodniczka stada, już prawie 12-letnia koza. Na emeryturze nie pracuje, jest tylko taką naszą maskotką. I liderką. I liderką, oczywiście. A tutaj co to za piękność? Tutaj obok stoi Otylia, która jest krzyżówką dwóch ras, czarnonosej walizerskiej i owcy wschodniofryzyjskiej. Gdzie ty, dziewczyno, byłaś? Co ty robiłaś? Jadła siano, mnóstwo tego siana w wełnie. Hodowla tych zwierząt jest ekologiczna. Tak, wszystkie zwierzęta w tym gospodarstwie mają certyfikaty ekologiczne. Nasze zwierzęta jedzą to, co my wyhodujemy. Wszystkie nasze warzywa, wszystkie nasze uprawy, zboża również mają certyfikaty ekologiczne. Mamy gospodarstwo zintegrowane, zamknięte, nie kupujemy żadnych rzeczy z zewnątrz. Jesteśmy samowystarczalni. Gdzie trafia mleko ekologiczne, które tutaj jest wytwarzane? Mleko ekologiczne zazwyczaj trafia do rodzin z małymi dziećmi. Przyjeżdżają mamy, które chcą odżywić swoje dzieci. Przyjeżdżają rekonwalescenci po chorobach, którzy chcą poprawić swój stan zdrowia. Przyjeżdżają ludzie, którzy mają problemy z trawieniem mleka krowiego. Dzieci ze skazą białkową, dorośli również z nietolerancją. Kto mieszka w tym gospodarstwie? Przede wszystkim najwięcej jest owiec. Mamy owce różnych ras. Najwięcej to owca żelaźnieńska, rasa zachowawcza, znajdująca się pod
powiedzmy, ochroną państwa polskiego, tak? Czyli duży nacisk kładziemy na to, żeby tych owiec było u nas więcej, żeby miały dobrostan, żeby utrzymać tą konkretną rasę. Słyszę chyba jakieś ptactwo. Tak, oprócz owiec mamy jeszcze kozy, mamy drób. Tutaj mamy gęsi, indyki, kury, perliczki i biegusy indyjskie. Czyli są jajka ekologiczne. Tak, oczywiście. Jajka również są ekologiczne. Skoro ptak jest ekologiczny, zwierzę jest ekologiczne, tak, kura w tym przypadku, to i jajko też jest ekologiczne. Skąd ta decyzja, żeby gospodarstwo było ekologiczne? Od zawsze żyliśmy w zgodzie z naturą, żyliśmy w zgodzie z ekologią. Zapewniałam dobrostan wszystkim zwierzętom i naturalnym się wydawało, że usankcjonujemy te nasze działania i przystąpiliśmy do systemu jakości. Czy zauważa Pani coraz większe zainteresowanie produktami ekologicznymi? Tak, zdecydowanie. Z roku na rok jest to coraz więcej chętnych na produkty ekologiczne. Ludzie są coraz bardziej świadomi. Czy czuje Pani teraz taką satysfakcję, radość, że podjęła Pani kiedyś taką decyzję, żeby postawić na ekologię i czuje Pani, że to jest to? To był strzał w dziesiątkę. To była najlepsza droga, jaką mogliśmy wybrać. Aż trudno uwierzyć, że całym tak dużym gospodarstwem, gdzie jest sporo pracy, zarządza kobieta. Głównie ona także w nim pracuje. W gospodarstwie znajduje się również ekologiczny, prowadzony zgodnie z zasadami permakultury, warzywnik. Sprzedaż wszystkich produktów z gospodarstwa odbywa się w ramach rolniczego handlu detalicznego. Rolniczka nawet nie wyjeżdża z nimi na targ. Wszystko jest sprzedawane na miejscu. Jak widać, produkty powstałe z pasji i z ekologicznym certyfikatem cieszą się ogromnym powodzeniem. Ruszamy w kolejną podróż z klimatem i z pasją. Trafiamy do ogrodu na Drodze Słońca w gminie Sztabin, do raju Krystyny Kurne, która promuje ogrody permakulturowe. Jaka jest historia tego ogrodu? Nasza historia zaczęła się 23 lata temu, mniej więcej, kiedy kupiliśmy to miejsce. Potem się sprowadziliśmy, a w tym momencie, kiedy kupowaliśmy, to tutaj był taki ugór, na którym się pasły krowy. Były tutaj chaszcze, teraz jest piękny ogród. W zasadzie nie chaszcze, były kretowiska i trawa taka, skąpa trawka. Jaki miała Pani pomysł na ten ogród? Bo widać tutaj, że każda część ogrodu to jest właściwie taki osobny pokój, oddający inny nastrój. Przemyślała to Pani wcześniej, marzyła Pani, żeby właśnie taki ogród mieć? Powiedzmy, że ja marzyłam o własnej ziemi od dzieciństwa. Nie robiłam natomiast takich konkretnych planów, że tu będzie to, tam będzie tamto. Wiedziałam, że chcę mieć warzywniki, że wiedziałam, że chcę mieć owoce. No a mąż, że pracował całe lata jako ogrodnik w ogrodach ozdobnych, to chciał mieć swoją część ozdobną. Tutaj na przykład są jałowce z lasu, zwykłe jałowce, które przyniosłam takie maciupeńkie, wyrwało mi się razem z grzybami. I mąż je kształtuje sobie, strzyże na pudelka, bo jednak ma te pozostałości po tych ogrodach pałacowych. Było bardzo, bardzo dużo ciekawych, właśnie takich, jak Pani mówi, starych roślin, które tutaj znalazły przytułek i rosną. Niektóre kupiliśmy i tak pomalutku, pomalutku, aż teraz wszystko zarosło. A propos takich starych roślin i dawnych odmian, także można spotkać tutaj wiele na przykład drzew dawnych odmian. Jakie to są drzewa i czym one się charakteryzują, bo one są z pewnością odporniejsze na choroby, no i dają owoce o zupełnie innym smaku. Dziękuję. Są te starsze odmiany, to głównie jabłonie. Tu jest taki region, że grusze słabo rosną, chociaż widziałam tam jedną starą gruszę, już na nią sobie zęby ostrzę, żeby wziąć z razy i zaszczepić na czymś tam. Mają smak świetny, są obu odmiany zimowe, które jak położę spokojnie na strychu, to jeszcze na Wielkanoc mam jabłkę swoje. Są odmiany wczesne, tak jak teraz papierówka, która dojrzewa. Są odmiany bardzo ciekawe, tak jak te małe, słodziutkie jabłuszka. Ma Pani wielu gości, wiele osób smakuje u Pani różnych jabłek. Co oni mówią? Przypominają sobie smak dzieciństwa, są zachwyceni? Większość tak. Poza tym dziwią się, że to są tak dawne odmiany, a w zasadzie nic tu nie jest robione, poza tym, że mąż je przecina. Pomidory też mam stare odmiany, ale to już kupione nasiona, które od kilku lat zbieram i sadzę u siebie. To jest bardzo dużo życia,
A życie to nie tylko owady, ptaki, ale też bakterie. A niech pani opowie o ogrodzie permakultury jeszcze tutaj, bo też permakultura ma tutaj swoje miejsce. Permakultura to takie brzydkie słowo, które się zastanawiałam, co to jest. Jak mi zaczęli mówić, że mam ogród permakulturowy, ale teraz już wiem i bardzo cenię. Raczej permakultura to jest podejście. To jest perma, to jest trwały, wieczny, a kultura, no to są dwa słowa, i kultura, i uprawa po angielsku. I chodzi o to, żeby uprawiać w taki sposób, żeby gleby nie stawały się coraz bardziej ubogie, tylko coraz bardziej bogate. Ale to jest wszystko, to jest też układ przestrzenny, układ różnych warstw koło siebie. I można powiedzieć tak, że centrum, sercem jest człowiek. Permakultura zakłada pozostawienie ogrodu naturze i bardzo małą lub właściwie zerową ingerencję w jej procesy. Naturalny, prawdziwy las, łąka, naturalne zadrzewienia mogą być przykładem miejsc, które świetnie funkcjonują mimo braku oddziaływania człowieka. Podobnie w ogrodzie permakulturowym. Początkowo pewne zabiegi są potrzebne, ale w kolejnych latach pracy ubywa. Na tym kończymy naszą podróż z klimatem i z pasją. Czas odpocząć, by potem znów ruszyć w drogę. Do zobaczenia. O, Wojtek, filmuj. Okej. Ty chyba tu zostaniesz w stadzie. No masz, bo się zakrztusisz tym ziarnem. Masz tutaj, masz. No chodź.